Mówi pan prezydent, tym razem było tradycyjnie, czyli pan prezydent również odmówił. Tym razem zapraszaliśmy albo pana prezydenta, albo naczelnika wydziału odpowiedzialnego za przygotowanie uchwał tych spraw związanych ze śmieciami. Dostaliśmy odpowiedź, że pan prezydent nie weźmie udziału i najśmieszniejsza jest odpowiedź, no jak bądź czołowego polityka w mieście, który stwierdza, że on nie weźmie udziału, ponieważ jest to polityczne. No ja pierwszy raz słyszę, że prezydent miasta to jest, nie wiem, misiuszatek czy ktoś, dla mnie to był, zawsze myślałem, że jest to polityk, no i to polityk taki, który się tego, że jest politykiem, nie wstydzi. No jak widać, główny polityk w Grudziądzu uważa, że bycie politykiem jest czymś strasznie wstydliwym, trzeba się tego wstydzić i broń Boże nie uczestniczyć w czymś, co jest polityczne. Tak, to jest polityczne, ponieważ polityka to jest troska o dobro wspólne i my tu w Ruchu dla Grudziądza właśnie z troską pochylamy się nad problemami mieszkańców, prawdziwymi problemami i dlatego chcemy o takiej polityce z politykami rozmawiać. Pan prezydent odmówił, w związku z tym... Ale ostatnio przecież był tutaj skarbnik miasta, nie oddelegowano żadnego urzędnika odpowiedzialnego za tą kwestię. Nie, no właśnie pan prezydent powiedział, że ani sam nie weźmie udziału, ani nikogo nie oddeleguje, bo jest to spotkanie polityczne i on w czymś takim nie będzie brał udziału. Co więcej, powiedział, że do niego on nie widzi, żeby mieszkańcy się tym specjalnie interesowali, podczas gdy tutaj było na sali kilkanaście osób, które przyszły jeszcze z pismami, na których były poskładane pod każdym tym było kilkadziesiąt, czyli w sumie kilkaset podpisów właśnie w tej sprawie ludzi, którzy no, płacą horrendalne stawki za śmieci, którzy uważają, że dzieje im się krzywda. No, dziwnym trafem do nas to ci ludzie docierają, do pana prezydenta nie docierają, a jeszcze dziwniejsze jest to, że te pisma, które nam tutaj zostawili, to są pisma, które wcześniej do pana prezydenta zostały złożone, więc widocznie ich nie przeczytał.